Dobra. To dzień dobry raz jeszcze. W takim razie dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Grzegorz Hutnik. Pozdrawiam gorąco wszystkich ze Święta Wszystkiego. Szczerze dziękuję za obecność, dziękuję za wsparcie, pewnie, które mi za chwilę dacie. Jak wiecie, już nieraz tą prezentację, tego typu prezentację prowadziłem, ale wiadomo, że każda może być lepsza i każda jest lepsza i tego bym oczywiście chciał. Wierzę ogromnie, że dzisiaj dowiecie się czegoś być może nowego. Natomiast to, czego bym chciał zacząć, to będziemy oczywiście mówić o projekcie, który kilka dobrych lat temu skradł w dużym stopniu moje serce, jeśli chodzi o takie serce biznesowe, bo zobaczyłem w nim ogromną szansę, nie ukrywam, i tak naprawdę do dzisiaj ta szansa się cały czas się rozwija i wierzę ogromnie, że być może gdzieś tam u Was, kiedy w tym projekt wierzyliście, czy dołączyliście na samym początku, obojętnie kiedy był czas, to ten projekt cały czas będzie gdzieś tam z Wami. I wierzcie mi, za jakiś czas będzie o nim mocno głośno. Także dziękuję raz jeszcze. Słuchajcie, więc ja się nazywam, tak jak mówiłem wcześniej, Grzegorz Hutnik. W firmie jestem od 2016 roku. Wtedy, jak wiecie, były zupełnie inne czasy. Te, które mamy obecnie, one są zdecydowanie się różnią od tego, co było kiedyś. Tamte czasy pamiętam jako bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju ciekawych, mniej, bardziej ciekawych projektów w internecie. Być może też wy byliście w wielu. Ja byłem też w wielu naprawdę projektach. Zainwestowałem w różnego rodzaju przedsięwzięcia. I tak naprawdę do dzisiaj są tylko dwa, które mogę, można powiedzieć, z czystym sumieniem polecić. Dokładnie. Jeden z nich to oczywiście Skyway i tutaj jakby najbliżej jest mi w tym projekcie sercem, głową i rozumem. Więc jeśli chodzi o samą wizję firmy, nie ukrywam, że im częściej patrzę na tą firmę z boku, wierząc i widząc, co się działo na przestrzeni tych wszystkich lat, nie wiem, czy mieliście okazję do tego, żeby obejrzeć sobie nakręconą w takim krótkometrażowym filmie. On trwa około 40 minut. Film z Anatolijem Junickim. W ogóle wyjątkowa sprawa. Spróbuję Wam go jakoś podesłać. Wierzę, że mi się to uda, żebyście mogli sobie to zobaczyć. I tak naprawdę oglądając ten film, można sobie jakby uzmysłowić tak naprawdę z jakim projektem mamy do czynienia, z jakim człowiekiem mamy do czynienia, jeśli chodzi o samego twórcę i jakie wizje faktycznie gdzieś wędrowały mu w głowie, nawiązując oczywiście do tego zdjęcia, które widzicie. Więc on już, będąc w Instytucie Kosmonautyki, jako można powiedzieć już dorosły facet, no zupełnie nie jest to dziwne, że takie rzeczy zaczęły mu wędrować po głowie i inspirując się przeszłością, tak zwanymi szkicami tego, co się działo wcześniej, jak ludzie sobie lata temu całe wyobrażali ten transport i komunikację, nie ukrywam, to wszystko jest wyjątkowe, tak? Czyli patrząc na to zdjęcie, które miało swój początek w zeszłym wieku, tak, 1906 rok bodajże, można powiedzieć, że już wtedy ludzie wiedzieli, że poprzez transport, tak zwany naziemny, będziemy mieć do czynienia z wieloma problemami, tak, jeśli chodzi o komunikację, o ład, o chaos, który dzisiaj jest obecny. Więc to wszystko przedstawione na zdjęciach to naprawdę szczera prawda. Tym bardziej, że wtedy ludzie tak naprawdę rysując te fotografie nie mieli zupełnie pojęcia o tym, co za te kilkadziesiąt
kilkadziesiąt lat do przodu będzie miało miejsce. I tak naprawdę my dzisiaj w tym żyjemy, a oczywiście no, oni mieli tą okazję, żeby to kiedyś rysować. My dzisiaj znamy ten świat, tak? Znając ten świat, oczywiście no, być może nie znamy go w Polsce, chociaż ja tutaj ze swojego doświadczenia mieszkam w takim miejscu, gdzie teraz zrobiono objazd po prostu jednej drogi takiej tam krajowej i to jest niesamowite, jak można się szybko odzwyczaić od ciszy, tak? Kiedy droga jest, czy ruch jest przeniesiony i ona gdzieś tam wędruje kilkanaście metrów od okna, więc tak naprawdę doceniamy wtedy ciszę. No, my z takimi zdjęciami oczywiście nie mamy może zbyt wiele wspólnego, jeśli chodzi o Polskę, natomiast patrząc na globalne, światowe problemy, tak, i te trendy, o których mowa, no to nie zapowiada się, żeby to było wszystko lżejsze, łatwiejsze i łatwiejsze do przebrnięcia, tak? Jeśli chodzi o takie kraje jak Bangladesz, czy Indie, czy Stany Zjednoczone, zobaczcie, co tam się po prostu dzieje. To jest wręcz nie do pojęcia, tak? Gdzie w niektórych krajach w obecnych czasach no, nie mamy kodeksu ruchu drogowego na przykład, tak? Więc to są takie momenty, kiedy oczywiście zatrzymujemy się na chwilę i myślimy sobie, co tak naprawdę musiałoby się tam wydarzyć, żeby się to zmieniło. Oczywiście inną kwestią jest to, że nie każdemu być może na tym świecie jest to na rękę, tak, żeby te kraje nabrały rozpędu. No ale jak to ktoś powiedział, coraz bardziej stajemy się świadomi, globalne przebudzenie działa i takie kraje jak Nigeria, na przykład dzisiaj można powiedzieć taki biznesowa powieka na ten świat pod kątem Skyway'a. Mówi o tym, żeby tam patrzeć, i zerkać, tak? Bo w tym momencie niemalże 90% tego kraju ma dostęp do internetu i to nie od dawna, więc to, co się dzieje tam, jest naprawdę wyjątkowe. Okej, natomiast patrząc na Europę i to, z czym mamy do czynienia, na przykład Rotterdam, tak? Tam kiedyś osobiście też byłem w tym porcie i, no i wierzcie mi, że to jest wręcz nie do opowiedzenia. Zobaczcie, ile tam tych kontenerowców czeka na rozładunek, ogromna ilość kontenerów, ogromna ilość towarów do przewiezienia, to wszystko po prostu drogą morską przyjeżdża do Europy transportem, musi być to rozwiezione po całym kraju, po całym kontynencie i to tak naprawdę no my jakby z zacisza swojego domu, z komputera czy z komórki, z telefonu, no tak naprawdę nie do końca utożsamiamy się z tym problemem, tak? Natomiast zerkając na to szerszym okiem, to tak naprawdę jest to ogromny, ogromny problem dla naszej planety i wierzcie mi, że zdecydowanie wierzę, że za jakiś czas będziemy docenieni za to, że między innymi taki projekt jak Skyway po prostu wsparliśmy swoją tak zwaną pożyczką, tak? No bo to, o czym pewnie wiecie już nie od dzisiaj, tym bardziej na początku, kiedy ten projekt się rozwijał, to Anatolij Joński już nie raz mówił, że tak, że bardzo dziękuję tym osobom, które dołączyły na początku, bo to one musiały w to uwierzyć. Więc tak jak my zaczynaliśmy, kiedy widzieliśmy te słabej jakości tak naprawdę prezentacje, wizualizacje, no po prostu musieliśmy uwierzyć, podjąć ryzyko, no i co? No i to tak naprawdę do dzisiaj wszystko sobie funkcjonuje i o tym oczywiście będę opowiadał. Więc skłaniając się do tych problemów, o których trzeba byłoby opowiedzieć, żeby później znaleźć sposób na ich rozwiązanie, to tak naprawdę dwa największe, czyli przeciążenie tras transportowych, tak? Czyli spowodowanie, że ilość towarów i gotowych i potrzebnych do przewiezienia jest tak duża i zapotrzebowanie jest tak ogromne, że
po prostu mamy z tym problem, tak? Już nie wspominając o tym, że no w dużej części brak zabezpieczeń, czyli wszystko to, co dzieje się na drogach szybkiego ruchu, tego wolniejszego, tych krajowych drogach i międzynarodowych, no jest tak mimo wszystko skonstruowane, że w ciągu roku ponad 1,5 miliona ludzi ginie w wypadkach samochodowych i transportowych, dużo więcej niż porównując to, tak, niż z transportem lotniczym, morskim, tak, ze wszelkiego rodzaju, no nie wiem, konfliktami zbrojnymi, tak, to są ilości, ogromne ilości do tak naprawdę do mocnej poprawy, tak? No bo nikomu nie zależy na tym, żeby ginęli ludzie. A niestety tak to jest, jak jest, i niestety nie zapowiada się wcale lepiej. A więc człowiek próbuje, tak, tą naturę przezwyciężyć, no i niekoniecznie się to wszystko udaje, tak? Czy taki kraj jak Dubaj, tak, ogromnie bogaty, może sobie pozwolić na bardzo dużo, no ale zobaczcie, natura niejednokrotnie pokazuje, że 15 minut wystarczy do tego, żeby zasypać drogi i odciąć dany rejon czy region od życia. Anomalie pogodowe, czy to zima, czy powodzie, czy ogromne nasłonecznienie, to wszystko to, z czym się spotyka nasz świat i to wszystko, z czym trzeba koniecznie po prostu walczyć, tak, co trzeba zrobić. Ja tutaj, idąc jakby w tym kierunku, no zdecydowanie częściej myślę o przyszłości swoich dzieciaków, tak, swoich bliskich, tych malutkich jeszcze, wierząc i wiedząc, że coś po sobie zostawiamy. No i co, w tym momencie to tak niekoniecznie mamy co im zostawić, jeśli chodzi o to, w czym będą żyły, tak, te nasze najbliższe osoby. Czy to smog, czy te katastrofy ekologiczne, czy ta ropa, tak szeroko rozumiana i to zapotrzebowanie, które staje się coraz większe. No i z takimi zdjęciami oczywiście już się nie spotykamy na co dzień, natomiast zanieczyszczenie powietrza jest na tyle duże, że tamci ludzie, kiedy w tamtych czasach żyli, mogliby o tym no zdecydowanie nie mieli świadomości, co tak naprawdę czeka tą planetę. Więc zanieczyszczenie środowiska to kolejny problem, który no dzisiaj jakby nie trzeba do tego przekonywać, tak, ludzi, żeby mieli chęć wybierać te lepsze rzeczy, tak, czy to dla domu, czy dla kuchni, czy dla samochodu, tak? Więc jakby idąc w tym kierunku, no tutaj kwestia oczywiście, no, zrozumienia. Większość z nas oczywiście to rozumie i chciałoby i coś zrobi, tak, żeby zmniejszyć to zanieczyszczenie środowiska. Natomiast jakby no, ilość tych wszystkich potrzebnych rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby ten świat tworzyć, jest na tyle wysoka to zapotrzebowanie, że tak naprawdę no, musielibyśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo zrobić, żeby tą planetę uratować. Zresztą w tym filmie, o którym Wam wspominałem, tam mocno, mocno i jasno przekazane, tak, że jeśli w ciągu 2 dekad nie zrobimy czegoś więcej dla naszej planety, nie tylko będziemy myśleć o tym, żeby wystrzelić nas w kosmos, tak, i eksplorować Marsa czy tam inne planety, to nie zostawimy zbyt wiele dobrego po sobie. Więc jakby te argumenty, o których tutaj mowa, tak, i które tutaj widać, po prostu trzeba zamienić, tak zwana dekarbonizacja. Teraz częściej o tym się słyszy. Ilość produkcji energii elektrycznej jest tak duża i tak zapotrzebowanie na nią jest tak ogromne, że po prostu zabijamy tą naszą planetę, niestety. No i coś trzeba zmienić, tak? No i jakby jesteśmy tutaj po to, żeby temu światu pomóc, i zdecydowanie jesteśmy po to, żeby z tych 8%
zrobiło się dużo, dużo więcej, a z tych 90 ponad zrobiło się dużo, dużo mniej. Więc trzymajcie kciuki i wierzę ogromnie, że dacie radę wesprzeć dobrym działaniem ten projekt i dalej mocno kibicować. Więc wysokie zużycie energii to kolejny problem, czyli zapotrzebowanie na nią jest tak duże, że po prostu świat sobie z tym nie radzi. Oczywiście w tym momencie bardzo dużo mówi się o fotowoltaice. Zachęcam osobiście do tego, żeby ten temat przemyśleć, bo jak to ktoś kiedyś powiedział i podobno zostało to już obliczone, że kilkuminutowa energia słońca, gdyby ją wykorzystać, to mogłoby naprawdę bardzo, bardzo mocno pomóc światu. A pamiętajcie, że też nasz transport jest oparty o energię elektryczną, między innymi też ze słońca, bo ona będzie tutaj jakby w pierwszej kolejności siłą napędową tego naszego transportu. Więc ludzie próbowali, próbować będą oczywiście, używać różnych i próbować różnych rzeczy, żeby przejechać szybciej, przetransportować się z jednego miejsca na drugie, żeby to było w miarę też bezpieczne. Natomiast tak czy inaczej, te wszystkie rozwiązania, które znamy obecnie, nie są na tyle wartościowe, można powiedzieć, żeby implementować na całym świecie, ponieważ albo zbyt duża ilość terenu jest zabrana, albo zbyt duże problemy infrastrukturalne, środowiskowe oczywiście, zbyt duża ilość betonu, stali, krajobrazowe też wymagania, tak? No i oczywiście koszty, tak? Mówi się obecnie, że największym problemem jednak, jeśli chodzi o stworzenie infrastruktury, są po prostu pieniądze, które, no, co prawda, jesteśmy świadkami największego dodruku w historii, natomiast no, niekoniecznie ten dodruk idzie na drogi, tak? Albo na nasze środowisko idzie na inne rzeczy. Ale nie będę tutaj wchodził w polityczne aspekty. Więc do tej pory tak jakby nie znaleziono, można powiedzieć, racjonalnego transportu, którym mądrego, ekonomicznego, taniego, tak, w wytworzeniu, żeby implementować go na świecie. Jak widzicie, ludzie różne mieli pomysły i cały czas po prostu będą je mieć, tak? Nawet ostatnio świetny program oglądałem na ten temat. Natomiast no, w tamtym przypadku, akurat jeśli chodzi o chińskie koleje, jakby koszty są tak ogromne, że niemożliwe no, do zaimplementowania, na przykład w takich krajach, które, tak jak tutaj Maciej powiedział, potrzebują, po prostu potrzebują zmian, tak? Nie tylko w sektorze bankowym na przykład, tak, żeby łatwiej im można było skorzystać z pewnych dobrodziejstw z tego świata, ale też transport. Więc to akurat Niemcy, tak? No z jakiegoś powodu niezagospodarowany, jakby niezaimplementowany transport dalej. Z jakiegoś powodu. Tutaj to samo, jeśli chodzi o Chiny bodajże, tak? Prawdopodobnie to jest odcinek też jakiś testowy. Nie znam historii tego projektu, dlaczego nam się to rozsypało. Być może też zbyt duże koszty albo mało ekonomicznie. Nie wiem, czy kojarzycie taki transport jak maglev. Jest taka kolej, szybka kolej w Chinach, która lata sobie na tej poduszce magnetycznej. Kiedyś Siemens to robił, próbował to robić oczywiście. Wydali ogromne ilości pieniędzy na to, żeby to stworzyć. Też w jakimś odcinku. No ale okazało się, że no, tak naprawdę tarcie jest na tyle, mimo wszystko, tego pola elektromagnetycznego jest tak duże, w sensie wymaganie energetyczne, że się to po prostu nie opłacało się tego kontynuować dalej. W Skyway'u, jeśli chodzi o rozwiązania, no, zwrócono uwagę na zupełnie inne rzeczy, więc za chwilę o tym powiem, natomiast jakby ta koncepcja zdecydowanie lepiej się sprawdziła. Tutaj też kilka oczywiście rodzajów. Mamy też do czynienia w Polsce z kilkoma takimi przykładami. Natomiast znowu nie jest to zagospodarowane, tak, jakby zaimplementowane.
w systemie takim społecznym, bardziej jeśli chodzi o turystykę, bardziej jeśli chodzi o sezony, sezonowość, tak, tych rozwiązań. One się wtedy sprawdzają. Więc, tak jak wspomniałem wcześniej, inspirując się nieprawdopodobnie lata temu, kilka lat temu, inspirując się wizualizacjami, później inspirując się filmem, dokumentem, książką, którą też miałem okazję i przywilej odebrać na Białorusi. Jesteśmy naprawdę w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym przemyśle, w wyjątkowej branży, która, wierzcie mi, będzie naprawdę wyjątkową. Jest ona wyjątkowa, natomiast jakby firma, o której mówimy, będzie się o niej mówić naprawdę w wielu, wielu częściach świata. Śledzę w ostatnim czasie giełdę amerykańską i wierzcie mi, to co tam się dzieje, jeśli chodzi o nowe spółki, to jak one rosną, to co tam się u nich dzieje w potencjale, a jakby na czym są skupione. I czyli nie wybiegając jakoś nadzwyczaj w przyszłość, tak, jeśli chodzi o swoje rozwiązania, nieprawdopodobna sprawa, więc tutaj z wielką chęcią naprawdę mogę wam opowiadam wam o tym projekcie, bo wiem, co będzie za czas jakiś. Więc naprawdę jesteśmy w świetnym miejscu, mając też super zespół. To już oczywiście prawdziwe zdjęcie, już nie wizualizacja. Miałem okazję i przywilej jeździć tym transportem 2 lata temu na Białorusi. Eco Techno Park, Eco Fest to takie miejsce i taki czas, kiedy tam można tych rzeczy doświadczyć. W tym roku, z racji tych dziwnych rzeczy, dzisiaj już przyszła ostateczna informacja, że jednak Eco Fest w tym roku się nie odbędzie. Niestety, natomiast no, wiadomo, że więcej ryzyka za tym stoi, jeśli chodzi o te wszystkie pandemie i bardziej blokady, te wytyczne tych wszystkich miejsc, chociaż w tym momencie, z tego co wiem, to Białoruś jest chyba najbardziej jakby otwarta na te wszystkie problemy, tak? I tam nie ma tych akcji, które są w innych krajach europejskich, więc Mińsk, 40 minut od Mińska, Marina Horka, tam właśnie mamy Eco Technopark, wykorzystanie czegoś, co znane jest od wielu, wielu lat, czyli struny, tak? Czyli elementu zrotowanego, naciągniętego, utopionego w specjalnym materiale, który potrafi, tak jak tutaj na tym zdjęciu, wyglądać no, dość niesamowicie, tak? Patrząc na to, że w środku, w tym pojeździe jest tam 8 osób, tak? Odpowiednio ileś ważą, natomiast ta lina, po której się toczy i jedzie ten pojazd, jest grubości dosłownie palca, płaskiej szyny, która no, wręcz niewidoczna jest. Tak bardzo ugięcie się tego elementu, tym bardziej, że podpory w tym przypadku tutaj oddalone są o kilkaset metrów. Więc naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Tutaj wizualizacja, czyli jak można byłoby rozbić te na przykład korki, tak, w centrum miasta, tak zwany koncept last mile, czyli koncept ostatniej mili, która powoduje, że po prostu zostawiamy sobie gdzieś tam samochód, dojeżdżamy do większego miasta, zostawiamy sobie samochód na przedmieściach, tak? Stamtąd przesiadamy się w taką kolejkę i w ciągu kilku minut dojeżdżamy do centrum, tam na jednej ze stacji sobie wysiadamy i przemieszczamy się już tam w zależności od tego, jakie tam mamy zapotrzebowanie. Więc taki koncept, tak pokazane, jak to będzie wyglądało. Oczywiście w slajd uruchamiający dużo więcej wyobraźni, tak? Czyli dwie podpory, naciągnięta struna, element kotwiczący, tak? Czy to w gruncie, czy w wodzie. Na to też są już oczywiście patenty i rozwiązania. Natomiast tutaj bardziej wizualnie zachowujemy naturę, zachowujemy przyrodę. Nie niszczymy jezior, nie asfaltujemy drogi. Tak? Pamiętajcie, że
Nie wiem, czy wiecie, tak? Oczywiście, że asfaltując, oczywiście to pomaga, tak? Bo w moim na przykład regionie, tutaj gdzie jestem, ludzie czekali po 20 lat na drogę. W końcu się doczekali. Natomiast mamy doświadczenie kolejne, że budując taką drogę, po prostu zaburzamy harmonię i naturę. Na przykład poprzez poruszanie się wody w czasie deszczu. I to nie jest takie wcale dobre, tak? Oczywiście tego się już nie da, nie da się tego wrócić z powrotem. Taka ciekawa informacja, Juniński to kiedyś obliczył i powiedział, że gdyby jakby odasfaltować wszystkie drogi na świecie i przenieść się na tak zwany drugi poziom na przykład, to ilość terenu, który byśmy uzyskali z powrotem, tak, i ziemia, którą byśmy odzyskali z powrotem, to pięciokrotna ilość powierzchnia Wielkiej Brytanii na przykład, tak? Taka dosyć ciekawa sprawa. Nieprawdopodobna powierzchnia, tak, jeśli chodzi o to, ile mamy w tym momencie zabetonowanego świata. Więc co dalej? Jeśli chodzi o konstrukcję, tak, jak to wygląda w środku? Tak jak wspomniałem, zrotowana, w zależności od tego, o jakim transporcie mówimy, zrotowana struna, wypełnienie. Taka ciekawostka, powiem wam, kiedyś zacząłem o tym projekcie Skyway opowiadać komuś i wyobraźcie sobie, że gdzieś przy kawie okazało się, że facet w ogóle nie wie, że Skyway zbiera pieniądze, tak, od ludzi, żeby sobie pomóc w tym projekcie. Okazuje się, że zna kogoś we Francji, kto jest w firmie, która sprzedała Skywayowi patent na to wypełnienie tej szyny. To jest coś w rodzaju takiego betonu. Mocno mnie to ucieszyło, to było 3 lata temu. To jest coś w rodzaju betonu, który jest elastyczny i bardzo, bardzo twardy. Oczywiście nie koroduje, zachowuje swoje właściwości. Super sprawa, tak? No bo tak jak mówię, to jest to bardzo, bardzo mocne, silne, elastyczne, jak wiecie, firma. Tak, dokładnie. Szymon jest twardszy od stali. Tak. To też dowiedziałem się od tego faceta. On w ogóle nie wiedział, czym do końca jest Skyway, tak naprawdę, ale o tym materiale mi powiedział. Co jeszcze? No i też ważna informacja, nie wiem czy to wiecie, że firma daje 100 lat gwarancji na swój produkt, tak? Czyli na ten transport. Wyobraźcie sobie, że powstaje droga szybkiego ruchu i ktoś daje na nią nawet, nie wiem, 10 lat gwarancji. To chyba jest niemożliwe. One po 3 latach się już psują, te drogi. Mamy tutaj taką jedną łączącą ten Kielce z Radomiem. I doświadczenie, no takie dosłownie 3-letnie. Więc korpus szyny, struna, nasada szyny i wypełnienie. O tej nasadzie szyny też warto coś powiedzieć, ponieważ Junicki obliczył, że dużo lepiej jednak zachowuje się toczone stalowe koło po stalowej szynie. W tej wersji, tak jak tutaj widać, ona jest na płaskim, czyli płaskie do płaskiego się. Płaskie po płaskim się toczy, nie tak jak szyna kolejowa, tak, która jeszcze trzyma pojazd tak szynowy, żeby on się też gdzieś tam nie wykoleił tak szybko. Więc taka ciekawostka, jeśli chodzi o to, dlaczego to się toczy. Ktoś mi tak nieraz zadał to pytanie. No, przecież można powiedzieć, że to samo mamy w pociągach, tak? Ale naprawdę nie do końca. To jest mocno obliczone i jednak spowodowane, że to tarcie w tej wersji w przypadku toczenia jest naprawdę bardzo, bardzo niskie, ale jednak o coś innego w tym transporcie chodzi o tym za chwilę. Jak widzicie, mamy trzy różne rodzaje tych estakad, tak zwanych. Ta środkowa estakada to taka łącząca szybką kolej z tą, czy to towarową, czy osobową. Natomiast w niej, jak widzicie, w tych kółeczkach tam można poprowadzić czy to energię elektryczną, czy wodę,
I to jest taki koncept, który zdecydowanie sprawdzi się w takich rejonach odległych. No z reguły, jeśli chodzi o te ogromnie ciepłe, gorące kraje, więc to jest pod to budowane. Oczywiście też może się pojawi się na szybkich trasach między pewnie narodowych, tak, gdzie będzie ta szybka kolej uruchomiona, bo na niej właśnie jeździ ten najszybszy pojazd w naszej, można powiedzieć, ofercie. Te mniejsze, tak, czyli w zależności od ilości osób, od tego, ile osób tak naprawdę i na jakiej odległości trzeba te osoby przewieźć. Więc tutaj o tym mówimy. W tym najniżej przykładzie mówimy o nawet podporach oddalonych od siebie o 2 kilometry, czyli w przypadku łączenia wysp na przykład, to jest też możliwe. No i taka ciekawostka, właśnie mieliśmy okazję jechać tym górnym, pierwszym od góry, no każdym jechaliśmy na Białorusi. Tam pamiętajcie, że jest 11 rodzajów transportów odpalonych na tym naszym poligonie. Oczywiście poligon był wcześniej. Także tutaj to jest zdjęcie z zeszłego roku, pokazany pierwszy raz, pokazany transport ten szybki, na ponad 500 na godzinę. Tam kluczowe, jeśli chodzi o aspekt tej prędkości, to oczywiście aerodynamika. Tak naprawdę to jest główny parametr, jeśli chodzi o prędkość, o to, dlaczego tak mało zużywa energii ten projekt. No i jak widzicie, Anatolij Junicki jest zupełnie inny na tych zdjęciach. Czy to jest błąd, czy nie? Ja uważam, że wszystko się dzieje dla czegoś, dlaczego o tym mówię, ponieważ Anatolij Junicki zaczął mówić o swoim transporcie i zaczął mówić o swoim pomyśle, zaczynając od eksploracji kosmosu, gdzie w latach 80., 90. po prostu zupełnie nikt nie chciał mu w to uwierzyć, że to jest po prostu, że to jest potrzebne, że to uratuje planetę. On po prostu wymyślił, tak, i to oczywiście przy projekcie Skyway cały czas jest, tak, bo to się nazywa Transnet, natomiast dzisiaj można powiedzieć, że jest to oddalone na drugi plan. On po prostu przyjął no, takie założenie, że szybciej ludzie uwierzą mu jednak w transport i znalezienie alternatywy, tak, i pokazanie tego, niż po prostu ten tak zwany Transnet, czyli po prostu transport pierścieniowy, jeśli chodzi o wynoszenie ładunków na przestrzeń kosmiczną. Nie chcę się na tym jakoś nadzwyczaj skupiać, bo to, nie ukrywam, niektórych może odstraszać. Natomiast najważniejsze moim zdaniem, że jakby zostało to zmienione, w jakimś sensie przeobraziło się to, ten transport kosmiczny, w transport lądowy. I dzisiaj jakby mamy ten lądowy zrobiony, on już jest certyfikowany, jak wiecie, i spokojnie można dzisiaj o tym kosmicznym mówić, tak? Mamy czasy Muska, mamy czasy Bezosa, tak? Którzy otwarcie mówią o tym, że to jest możliwe, tak? Już nawet się przecież odbyły te pierwsze próbne loty, więc teraz jakby jak już inni zaczęli, to spokojnie można o tym mówić, bo jakby tutaj no, ogromną różnicą też jest ten transport Junickiego, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu. On po prostu obliczył, że tona przewiezionego materiału tym systemem będzie kosztowała niecały $1000, tak? A nie wiem, czy w ogóle są jakieś dane dotyczące kosztów, ile kosztuje wywiezienie przez NASA czegokolwiek w kosmos. Ja myślę, że to są setki tysięcy dolarów odpalenie takiej rakiety, zrobienie całej infrastruktury pod to, żeby taki towar tam wysłać. Więc dla mnie jest to mega ważne dzisiaj, ponieważ Junicki jakby, tak jak mówię, zmienił trochę koncepcję. On ją zaczął już 5 lat temu tak naprawdę tworzyć, wprowadzać w życie i
Zaczął po prostu głośno mówić o transporcie. Ten transport został zrobiony, certyfikowany, a dzisiaj spokojnie mówi po prostu o eksploracji kosmosu. I według mnie to jest lepsza droga. Także trochę mi zeszło, ale o tych problemach, jak widzicie, pomówiliśmy, rozwiązujemy je tutaj. No i można powiedzieć, że przechodzimy dalej do rozwiązań, tak? Czyli rozwiązaniem na te współczesne problemy po prostu jest Skyway i nie tak jego wizualna strona, jak technologia właśnie, czyli skupienie się w dużej części nie tylko na tarciu, tak, które w tym przypadku jest rozwiązaniem, natomiast na współczynniku oporu powietrza. I to jest najważniejszy parametr, jeśli chodzi o to tutaj rozwiązanie, tak? Rozwiązanie tych wszystkich problemów. Ono jest dużo mniejsze niż w nawet najszybszych samochodach dzisiaj na świecie, najlepszej jakości, co przekłada się po prostu na zużycie paliwa, czy zużycie energii, czy poprzez wytworzenie też tej energii. Jednocześnie to przekłada się na koszty, na zmniejszenie ich oczywiście w ogromną ilość. To przekłada się też na cenę biletu, tak, czy przejazdu. No i skrócenie po prostu czasu, tak? Czasu przejazdu, więc dla mnie to są jedne z największych argumentów, najistotniejszych argumentów, na co dzisiaj człowiek patrzy. Jak widzicie, tutaj mamy też ten system wykolejenia czy antywykolejenia, nie wiem jak to powiedzieć do końca. Po prostu on, ten system trzyma silnik i to koło stalowe, które jest jednocześnie też silnikiem kołowym. To są takie też właśnie patenty Winnickiego. To też nie jest tak, że to zostało wymyślone, tak, przez Winnickiego. Jest opatentowana dzisiaj na każdym kontynencie technologia Skyway, natomiast silnik kołowy znany jest już od wielu, wielu lat. Natomiast to dlaczego oczywiście nie został na masową skalę produkowany, to kwestia znowu lobby no, ropy, tak? I to jest ta istota sprawy. No, dzisiaj jesteśmy w czasach, gdzie już wszyscy zaczęli się godzić z tymi tak zwanymi elektrycznymi samochodami. Oczywiście z jednej strony to jest dobre, ma to swoje plusy i minusy, natomiast tutaj jakby już nikt tego projektu na przykład z racji silnika kołowego nie wyłoży. Próbują innych sposobów, ale jak to widzimy, firma się nie poddaje. Ok, więc nawiązując jeszcze tę chwilę do tej ekologii, do tej różnicy, zobaczcie, jak zmienia się krajobraz, tak? Chcąc tworzyć takie trasy, czy ciągi komunikacyjne, tak, czy rozwiązując problemy, no wręcz można powiedzieć, nie do odbudowania, jeśli chodzi o naturę i tą naszą ukochaną planetę. Porównując, tak, Skyway Community, bo dzisiaj się to tak dokładnie nazywa i tego sformułowania musimy używać, to no, tak naprawdę nie ma lepszego rozwiązania. Zobaczcie, jeśli chodzi o koszty zarówno kapitałowe, jak i operacyjne, zużycie energii, zanieczyszczenie środowiska, o czym mówiliśmy, no i bardzo ważna wskaźnik wypadków, tak, czyli ile ludzi zachowa swoje życie, ile osób nie i o ile osób mniej ucierpi, tak? Pamiętajcie, że przy wypadku samochodowym nie chodzi tylko o to najgorsze, tylko tam są jeszcze różnego rodzaju inne problemy, jak kalectwa, te wszystkie rzeczy, z którymi się ludzie borykają przez całe życie. W tym przypadku, z racji tego, że pojazdy są autonomiczne, czyli poruszają się bez kierowców, komunikują się między sobą. Tutaj jakby no, niejednokrotnie udowodnione, że technologia jest szybsza niż ludzkie oko i po prostu ta technologia tutaj wygrywa. Więc obojętnie z czym porównamy, zawsze jakby korzyści płynące z transportu strunowego są po prostu dużo lepsze niż z każdego innego po prostu, tak? To są nasze
rodzaje tych naszych pojazdów, tak? Od najmniejszego dwuosobowego do największego na 48, 68 osób, w zależności od tego, o jakim mówimy transporcie, o jakim mówimy zapotrzebowaniu, czy to jeśli chodzi o prędkość, czy to jeśli chodzi o przemieszczanie się ludzi. Sam nie ukrywam, jestem bardzo, bardzo blisko pewnego projektu w Polsce, który się realizuje, gdzie trzeba dowieźć bardzo dużą ilość osób, oczywiście w jak najkrótszym czasie. No i nie ukrywam, że inwestor jest ogromny i nie można powiedzieć, że zakochany w projekcie, jeśli chodzi o wizualną stronę. Cały czas rozmawiamy. I tyle niestety tylko mogę powiedzieć. Tutaj jeśli chodzi o kwestię transportu towarowego, no, ogromnie ważny dzisiaj projekt transportu kontenerowego, nie tylko towarowego, ale kontenerowego. Na to wiem, że z tych takich nieoficjalnych, kuluarowych gdzieś tam wydarzeń, tak, czy faktów, wiemy, że jest to bardzo, bardzo strategiczny projekt dla firmy, jeśli chodzi o kontenery właśnie, tak, jest bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie właśnie na ten przewóz. No i tak mogłoby to wyglądać oczywiście, to jest taka wizualizacja, tak, gdzie mnie osobiście się bardzo podobają porty, tak, porty, infrastruktura portowa jest kluczowa dla niektórych regionów. Wiem, że jest to biznesowo, jest to wyjątkowy kierunek. Port może być oddalony nawet 2 km od brzegu. Tak, nie musi być zagospodarowany cała zatoka, tak? Infrastruktura i tak dalej, więc ogromnie przyszłościowy jakby kierunek, jeśli chodzi o aspekty przyszłej naszej dywidendy, bo pewnie o to też chcielibyście zapytać. Okej. Więc jeśli chodzi o organ certyfikujący, znana marka TÜV, oczywiście to już mamy. Pamiętam dobrze, chyba to był przed 3 laty pierwszy certyfikat otrzymany na certyfikację pojazdu, tak, osobowego. Więc znana marka, już podaliśmy sobie ręce, biznesowo oczywiście. Ogromna ilość certyfikatów, dyplomów, nagród, no to jest po prostu wręcz niezliczone ile. W ostatnich czasach może troszeczkę mniej z racji tego, w jakim czasie jesteśmy i w jakim czasie sobie żyjemy. Natomiast w zeszłym roku to było, pamiętam, zupełnie już po fakcie, co prawda, ale w Gdańsku odbyła się taka wystawa i takie spotkanie ludzi właśnie z dziedziny transportu i wyobraźcie sobie, że Junicki i Skyway dostały tę nagrodę po prostu. Ogromnie mnie to zdziwiło, że coś takiego w ogóle się odbyło w Polsce, tak? Że są na pewno ludzie, którzy zdają ten projekt nie od strony tak jak my, takiej biznesowej, ale od strony technologicznej po prostu, interesując się rozwojem pewnie swojego regionu, rynku, czy może miasta. Ciężko powiedzieć, ale super doświadczenie, naprawdę. Oczywiście przez wiele lat, z tego co wiem, kilka monografii, tak, Junickiego i kilkadziesiąt, chociaż nie chcę się tutaj pokusić o kilkaset, ale wiem, że na pewno kilkadziesiąt patentów Junickiego, jeśli chodzi o różne dziedziny codziennego życia. Także dzisiaj już jesteśmy marką, która się liczy, na pewno, ma swoje ruchomości, ma przy sobie bardzo ważnych ludzi, jeśli chodzi o te ścisłe umysły, bardzo ważny, jak najbardziej ważny aspekt, jeśli chodzi o przyszłość, tak, firmy, tym bardziej tego typu. Więc w tym momencie ponad 600 inżynierów w firmie, ogromne ilości metrażowe, jeśli chodzi o produkcję, bo już tworzymy większość rzeczy, tworzymy jednak sami. Ostatnia ogromna podpisana umowa, nie wiem, czy śledzicie to, co się dzieje obecnie w Dubaju,
No, ale przyjechały ostatnio, no, kilometry stali, tak, od największego w Europie, nie wiem czy na świecie, nie pokuszę się, czy na świecie, producenta stali z Belgii. Firma notowana na giełdzie, robiąca obroty w miliardach dolarów rocznie. Taka ciekawostka. To jest nasz ekotechnopark właśnie z Maliny Chorki. Więc z lotu ptaka widzimy, jak to wszystko wygląda. Kilka tras, kilkanaście jeżdżących pojazdów, już takich fizycznie odpalonych. Coraz więcej się tam dzieje. W tym momencie budujemy kolejną trasę, właśnie tą towarową, no też tą kontenerową, bo towarowa już jest. Więc tam przyjeżdżają delegacje, czy to polityczne, czy biznesowe, żeby można było to dotknąć, sprawdzić, zobaczyć, czy to prawdziwe, czy jednak gdzieś tam komputerowo, hologramowo zrobione. Więc wszystko, można powiedzieć, rozwija się w dobrym kierunku. Oczywiście też bym sobie pewnie tego życzył, nie pewnie nawet bardzo, żeby to jeszcze szybciej wszystko szło. Natomiast żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Udało mi się dotrwać do tego czasu projektu, gdzie udało nam się w kilka osób z Polski być w Dubaju. Tam widzieliśmy to wszystko, można powiedzieć, na żywo. To oczywiście wizualizacja, to co widzicie. Natomiast rozwija się to tam w ogromnym tempie, nawet w tych obecnych czasach. Tam to, co można powiedzieć, się tam będzie działo, to no już mocno, mocno na skalę światową, bo tam w Szardży to jest miejsce, można powiedzieć, że taka dolina krzemowa, ale Zjednoczonych Emiratów, więc tam zjeżdżają dosłownie do tego miejsca, które widzicie na zdjęciach, tam zjeżdżają największe głowy tego świata, jeśli chodzi o technologię. Więc oj, tutaj musiałbym chyba to po prostu inaczej podzielę następnym razem w prezentacji, żeby tu dużo więcej dać Wam po prostu informacji na temat Dubaju, bo fizycznie tam byłem też i jakby takich ciekawostek mam też trochę. To są już prawdziwe zdjęcia. Tam pod tym słupem, pod tą podporą mam też zdjęcie. Taka ciekawostka jeszcze. W Dubaju jest zakaz ogólnie budowania czegokolwiek z drewna. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Natomiast firma dostała pozwolenie od króla Dubaju na wybudowanie budynku z drewna i ten budynek już tam stoi. Obiecuję, że następnym razem na prezentacji zobaczycie te zdjęcia. Tutaj. Więc patrząc na rozwiązania firmy, tak, i transportu, o którym mówimy, no, można powiedzieć, że rozwiązujemy najwięcej problemów i te kluczowe tematy, jeśli chodzi o innowacje, ten transport drugiego poziomu, wysokiej prędkości, bezpieczeństwo, wydajność, wydolność, tak, łatwą integralność, czyli łatwość w adaptacji. I przyjazne środowisku to są te kluczowe elementy, jeśli chodzi o te nasze argumenty, tak? Czy wasze argumenty dla waszych rozmówców. Nie chcę wam zajmować teraz czasu zbyt wiele, dlatego wyślę wam link, zachęcam do tego, żeby odwiedzić tą stronę, kliknąć sobie w link, zapisać komentarz, czy w komentarzu zapisać sobie to wideo. Bo fajne wideo warto obejrzeć i podesłać komuś, kogo chcielibyście do projektu zaprosić. Bardzo zachęcam. Więc, no i oczywiście zapraszam później do tego, żeby odtworzyć tę prezentację tej osobie. A w następnym moim podejściu do prezentacji będę opowiadał o tym, jak to przekuć na jakby żywe korzyści, tak, jeśli chodzi o Skyway, więc zachęcam do kolejnej mojej prezentacji. Kochani, więc nawiązując tutaj jeszcze do tej skali czasu, w jakiej się znaleźliśmy, ja dołączyłem do projektu w czasach konstrukcyjnych, kiedy jeszcze niezbyt wiele można było zobaczyć.
przeszliśmy przez etap demonstracji, certyfikacji, dzisiaj jesteśmy w etapie realizacji. Wyjątkowy 14 etap, ogromnie kluczowy. Wiemy na pewno, no, może nie na 100%, no powiedzmy na 90 parę procent wiemy, że do końca 2020 roku skończymy etap 14, więc przed nami etap 15. Pewnie też wiecie i tą myślą żyjecie, że w 15 etapie nasze udziały w czasie, kiedy ona się skończy oczywiście, dużo się w firmie zmieni na pewno. Jesteśmy oczywiście dalej w fazie rozwoju, natomiast przyszły rok będzie kluczowy, jeśli chodzi o tematy biznesowe, takie komercyjne. Wiemy też, że będzie okazja i ten przywilej nie tylko prawdopodobnie sprzedawać też udziały Skyway, jeśli chodzi o globalny projekt, ale też będzie możliwość sprzedawania i w sensie prezentowania projektów tak zwanych adresowych. Więc wasi rozmówcy będą, partnerzy będą mieli do wyboru, jaki projekt sobie wybrać do inwestycji. Ten bardziej czy mniej rentowny i jak będą sami uważali. Nie wiem, taki obraz wam daje, jak to będzie wyglądało. Natomiast zachęcam dzisiaj do tego, żeby mimo wszystko skupić się na tym, żeby mieć udział w projekcie w całej firmie, udziały w całym globalnym projekcie, bo pamiętajcie, że w takim jesteśmy dzisiaj czasie, żeby móc sobie odkładać, tak, na tą przyszłą emeryturę, w którą ja osobiście, znaczy w Skyway uwierzę zdecydowanie, natomiast w ZUS-ie nie wierzę, więc jestem trochę takim antysystemowcem. Nie wiem, jak to u was wygląda, natomiast ja tutaj jednak mimo wszystko wolę bezpiecznie zainwestować sobie w tego typu projekt, tak, i wiedzieć, że za 10 czy 15 czy 20 lat spokojnie będzie mi, powiedzmy, jak to mówią na zachodzie, na wszystko stać. Więc czy to InnoTrans, czy Quick Start, czy dla swoich dzieci, czy dla swoich starszych dzieci, zachęcam do tego, żebyście dali możliwość integracji, tak, w ten duży projekt, ingerencji w ten duży projekt swoim kapitałem. Bo pamiętajcie, że pożyczacie, nie inwestujecie, tylko pożyczacie dla firmy. Firma wam obiecuje zwrot, przynajmniej z 4-procentowym zyskiem rocznie, czyli bardziej się opłaca niż trzymać w banku te 300-500 dolarów. I do tego zachęcam. No i co? Jesteśmy w czasie dosyć ciekawym, gdzie, jak widzicie, mamy możliwość zwiększyć sobie dyskonto, bo jesteśmy, firma od lipca podjęła decyzję jednak, że przedłuży promocję, może nie tak do końca, bo mieliśmy dyskonto, zobaczcie, przy jeszcze 2 miesiące temu można było, inwestując pół miliona złotych, mieć dyskonto 57, tak? Mieć 8,5 miliona udziałów. Natomiast przy tej obecnej pandemii, tak, aby móc sobie na więcej pozwolić i więcej, nie ukrywam, też zarobić, firma poszła na układ z zarządem, tak, i zrobili po prostu promocję na dyskonto. Więc aktualnie mamy naprawdę wyjątkowy czas. No właśnie, do czego nie mogę wam wstawić, to dyskonto się zmieniło, tak? Już nie jest to dyskonto 1 do 100, tego już nie ma, 1 do 60, jest dyskonto 1 do 50 i 1 do 90. Czym to się różni? Oczywiście macie tutaj w prezentacji tej do ściągnięcia, zachęcam, ale tak szybciutko opowiem, że zaczynamy inwestować od 50 dolarów. Mamy do wyboru oczywiście albo możliwość płatności w ratach, albo możliwość płatności w całości. Natomiast dyskonto się tutaj zmienia, tak? Jest to dużo bardziej atrakcyjne niż to sprzed kilku miesięcy wstecz. Tak? Czyli inwestując sobie 1200 dolarów, na przykład 12 miesięcy po 100 dolarów, obecnie macie możliwość na ilość udziałów w ilości 108 tysięcy. Wcześniej było to 120 tysięcy, teraz jest 108 tysięcy. Promocja trwa 60 dni, czyli 2 miesiące, lipiec, sierpień, wakacyjne. A w przypadku inwestycji 50 dolarów miesięcznie,
macie dyskonto 1 do 50. Więc tak czy inaczej ona jest korzystniejsza. Mniej niż w czerwcu, natomiast bardziej się to opłaca oczywiście niż kilka miesięcy temu. Więc prezentację macie gotową u siebie. Ja z jakiegoś powodu nie mogłem jej załadować tych dwóch slajdów. Natomiast najważniejsze, moim zdaniem, tak czy inaczej, kluczowe, i to jest to, z czym trzeba iść do ludzi i zachęcać do tego, żeby mieli okazję, bo mają tą okazję, żeby mieli możliwość uczestniczenia w tej wyjątkowej, jak dla mnie, firmie. I o tych argumentach mówcie, tak? Czyli ponad 1000 pracowników w firmie. Ja wiem, że to jest trudne. Na następnym naszym szkoleniu będę opowiadał o tak zwanej duplikacji, czyli o tym, jak uruchomić system polecania, jak skorzystać z tego polecania i z tej możliwości opowiadania o tym projekcie innym. Natomiast to, na co zwracacie uwagę dzisiaj, tak, sami i ze swoimi partnerami, to na pewno centra testowe w Zjednoczonych Emiratach, na Białorusi, w Dubaju, w Szarczy. Własna produkcja obejmująca ponad 1000 pracowników, 11 rodzajów środków transportu i 6 typów nawierzchni torowych. Ogromna wartość. To jest wartość nie tylko już intelektualna, to jest fizyczna wartość firmy, która za jakiś czas, wierzcie mi, w momencie, kiedy firma wejdzie na IPO, czyli na giełdę, proces tego wchodzenia, on też oczywiście trwa. To są bardzo ważne, kluczowe elementy do tego, żebyśmy przynajmniej wystartowali od dolara, wierzcie mi. 11 rodzajów transportu. Projekt jest naprawdę wyjątkowym, jak dla mnie, momencie. Dzisiaj oczy firmy skierowane są w pierwszej kolejności na Szarżę, na Dubaj, tak? Mówcie o tym, że jesteście w projekcie, w którym jakby wszystko zaczyna się w Dubaju. Wiele osób o tym chciałoby usłyszeć, naprawdę. Wiem o tym, że tak jest. Bardzo dużo tak zwanych memorandum, czyli obietnic firmy do wybudowania swoich projektów, tak, czy tych zadeklarowanych tras, tak. Wiem i to o tym spokojnie mogę powiedzieć, bo już to było udostępnione niejednokrotnie, że Nigeria to jest właśnie miejsce, gdzie w pierwszej kolejności będzie rozwiązywany ten problem, który jest u nich, czyli problem transportu, problem komunikacji. Tam jest w tym momencie bardzo, bardzo coraz bardziej świadome społeczeństwo, coraz bardziej świadome pod kątem nie tylko biznesowym, ale też właśnie tego rozwoju duchowego też jednocześnie. Dlatego, no, tak jak mówię, no, jest ogromna ilość argumentów. Zachęcam Was bardzo do tego, żebyście odsyłali swoich ludzi do aktualności w firmie. Pamiętajcie o aplikacji, która działa już od kilku dni, od kilkunastu dni, natomiast wiem, że wczoraj były z nią jakieś problemy. Sam próbowałem się zalogować. Loguję się, ale nie wszystkie zakładki działają. Natomiast też można mieć swoje konto w aplikacji, połączyć jedno z drugim. Więc argumentów jest coraz więcej. Pamiętajcie, że 15 etap jest przed nami. Taka promocja, jaka jest teraz, prawdopodobnie po wakacjach już się nie powtórzy, więc wykorzystajcie ją maksymalnie, jak możecie, do tego, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym projekcie. Ja ze swojej strony już Wam bardzo dziękuję za czas poświęcony. Cieszę się. A, to jeszcze kilka zdjęć z Panem Iwanickim z początkowego okresu inwestycji w Dubaju, Szarży. Tam mieliśmy możliwość obecności. Oj, jak sobie patrzę na te zdjęcia, to jest oczywiście super doświadczenie, natomiast tam było bardzo gorąco. Wierzę, że już jak tam następnym razem pojedziemy, myślę, że w przyszłym roku to już będzie tam klimatyzowane pomieszczenie, które już jest wybudowane, już działa. Także raz jeszcze bardzo dziękuję, kochani.
za obecny, za czas poświęcony. Bodajże jutro bądź pojutrze będzie ta prezentacja nagrana już na kanale na YouTubie i będziecie mogli ją przekazać dalej, do czego też oczywiście zachęcam każdej osobie, którą macie możliwość to przekazać. Więc zaraz jeszcze wielkie dzięki. Spokojnego wieczoru życzę. Pozdrawiam serdecznie. Gdybyście mieli okazję, oczywiście chęć porozmawiać, to oczywiście zachęcam do kontaktu.